Młody Boski zbiera 3,5 tysiąca na to, żeby wydać płytkę. Tak. Ktoś zrecenzuje, Marcin? Czy ktoś? Tak, no to ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć... O co chodzi najpierw? Tak, na początku powiem, o co chodzi. No więc Młody Boski postanowił wydać płytę. Oczywiście, że tak powiem, zrobił to w bardzo komiczny i dziwny sposób, czyli założył zrzutkę, żeby móc wydać fizyczne, żeby móc stworzyć nośnik fizyczny i żeby następnie go wysyłać do słuchaczy. Natomiast oczywiście nie dostaliśmy żadnego singla. Nie wiemy, jakiej jakości jest to materiał koniec końców, więc dla mnie jest to mega w ogóle dziwny pomysł. Jako osoba, która kupuje płyty, zbiera je, uważam, że to jest w ogóle jakiś absurdalny pomysł. Według mnie co powinno to działać wszystko całkowicie jakby odwrotnie, czyli pierw wrzucasz numery do internetu. Jeżeli album się komuś podoba, to go sobie zamawia, a nie, że ktoś ma kupować ciemność i w ogóle finansować to, żebyś ty sobie wydał płytę. Jakby... Znaczy, inaczej razu, nie. Poczekajcie, daj mi dokończyć, Maciek. Rozumiem to, że ktoś robi zrzutkę, żeby wydać płytę w formie fizycznej i ja to w pełni kumam. Tylko, tak jak powiedziałem, pierw udostępnij płytę. Kto chce, kto się zaznajomił z tym materiałem i będzie chciał to sobie postawić u siebie w domu, to wtedy niech to kupuje, a nie, że ktoś kupuje kota w worku, bo ty masz takie widzimisię, nie? No, dla mnie absurd, no. Nie, no moim zdaniem no powinien najpierw nawet wypuścić tą płytę, jeżeli ludziom by się w jakiś tam sposób spodobało, no to wtedy oczywiście może i wytłoczyć 100 tych płyt na przykład, bo 100 osób chce kupić tą płytę. No to oczywiście, no. Więc no... Zgodzimy się wszyscy, że... Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Roman Boski jest w jakimś sensie postacią legendarną już polskiej sceny. Ktoś to może rozumieć bardziej pozytywnie, negatywnie, ambiwalentnie, pejoratywnie, o Romanie Boskim. Zdecydowanie, no więc tak naprawdę jakby... pierwszy praktycznie polski grajm, nie? Też ziomal, który... Coś dojebał teraz. No ale dobra, no tak? Bitowo tak. A nie WZ? WZ chyba... Io? WZ później już działał. Znaczy Marcin, to, że ktoś też bierze grajmowe bity, to nie znaczy, że robi grajm, nie? To... No, to było takie, kurwa, techno bardziej trochę. Ale dobra, ja jakby z pełną sympatią jakąś taką darzę Romana Boskiego, choć fanem nie byłem. Roman Boski, niemniej, pozód swetrowski. Niemniej jednak, no, kurczę, gościu, już tyle lat jest w tej branży, że nie doradził bratu, mówi, ej, mordo, to się nazywa preorder. Czyli jakby tak ludzie kupują preorder, płacą ci te pieniądze i wtedy ty dostajesz te pieniądze i wytłaczasz płytę, jakby tak? Możesz na przykład w preorderze zawrzeć informację, hej, jeżeli nie zamówicie więcej niż tam więcej niż 100 sztuk, to zwracam hajs, nie, bo mi się to nie opyla i okej, ludzie jakby to nawet myślę, żeby skumali. No ale zrzutkę, żeby wydać ale płytę... Ale stary, no mordo, to nie chodzi o to, że wydajemy 15 tysięcy płyt, na które jest potrzebne stare 700 tysięcy złotych, tylko mówią o 3,5 tysiąca złotych. No, no i teraz właśnie sprowadzamy to do tego. Ale no. Nie no, to teraz akurat chuj, nie, ale... I teraz akurat... No ryju, cipu, koła. Wiesz co chodzi? Młody Boski, no. Byku, no. Nie znamy się, no, nie mam. No nie będę żadnego tu zgrywał, Krezusa. Nie no, serio. Ale cipu, koła. Wiecie, to nie chodzi, tak jak wam mówię, to nie chodzi o 15, 20, 30, 40 tysięcy. To chodzi o 3,5 tysiąca złotych i uważam, że... No kurwa, uważam, że ten Boski zarobił trochę na rapie, jeśli chodzi o firmę, tak? Siwy, ty też masz drużyna firmę. Mistrzów? No kurwa mać, rozpoznawalne logo, tyle koszulek na pewno opierdolili i wszystko, no. Pięciogłowy smok skraczywa. Nie no, ten Młody Boski był tam na featuringach parę razy, to nie to, że on, bo ktoś pisze, że on nie ma nic nagrane, nie, on nie, miał no, jakieś featuringi tam u Boskiego, tak, normalnie. Nie wiem, ale co to zmienia? Oni nawet, nie, no nic oni nie nawet zmienia, razem powinien płytę wydawać wydali. Kawałki i w końcu sobie, wiesz. Oni nawet razem no. Płytę wspólną wydali. Ja osobiście, powiem za siebie, tak? Ja jako Gipki powiem wam, że no kurwa, to jest jakieś takie dziwne, 3,5 tysiąca złotych zbieramy na to, żeby wytłoczyć komuś płytę czy coś. Tak jak mówiłeś, Adam, wcześniej, jest preorder, możecie przez preorder puścić tutaj zamówienia. Tyle będzie zamówień, sobie wytłoczycie tych płyt, czy tam 100 płyt nawet, które kosztują 800 zł pewnie, czy tam, tak. Nie wiem, 1000 może w więc... czasach inflacji i macie to wszystko załatwione. I chodzi dobra. Bardziej mi o to, że kurwa, no naprawdę... Więc tak, nie chcemy piętnować jakiegoś artysty, nie chcemy jakiś tu hejtu naganiać, broń Boże. Bardziej chcemy rzucić światło na to, że tego typu jakby akcje
naszym zdaniem mogę powiedzieć za nas, po prostu, nie sprawdzają się, nie tak się to chyba powinno robić. Niemniej jednak, z drugiej strony może powiedzieć tak, gdybym kurwa zgłosił preorder, to Rapnis by o tym nie napisał, a tak nasi moi redaktorzy wyczaili temat i mówią, jest rzutka jakaś, napiszemy o tym news, ciekawe to jest. Jest to ludzie o tym sądzą, nie? Więc poniekąd może powiedzieć tak, ale widzicie, dzięki temu jest głośno, dzięki temu wy o tym dzisiaj tu gadacie. Tak. Rap News.